Cześć, witajcie. 27 grudnia 2020. Czas na podsumowanie roku. Tym razem u bambusów. Na pierwszym planie Pargesia gansu. Roślina, która rośnie w tym miejscu od jesieni ubiegłego roku. Osiągnęła wysokość 1,60 m, 1,70 cm. Rośnie w cieniu. Troszkę dalej taka niższa forma. Bambus nazywa się Sasa Veitchii. Również stanowisko cieniste, no trochę w stronę półcienistego. Czasem jakiś promień słońca się do niej przebije. Wysokości gdzieś 50 cm. Forma krzaczasta. Widzę, że zaczęła ekspansję. Rozrasta się tutaj w lewą stronę. Nowe odrosty idą w dół zbocza. To największa z moich fargezji. Prawdopodobnie jest to fargezja rufa. Bambus wysokości około 1,80 m, 1,90 cm. Gęsta kępa, szeroka. Na tym miejscu rośnie już długo. Oceniam, że może z 10 lat. Stanowisko półcieniste. No i powolutku rozrasta się tutaj też na dole po prawej stronie. To są młode pędy, których nie pamiętam z ubiegłego roku. Roślina rośnie na samym brzegu stawu. Dzisiaj była mroźna noc i widać, że pozwijała listki. Zauważalnie przy mrozie tak robi. Potem jak się ociepla, to pokazuje je w pełnej krasie. Zrzuca jakąś ich niewielką część na zimę, a tak to jest roślina zimozieloną i zdobi to ogród cały rok. Tutaj też nad brzegiem stawu takie mniejsze bambusy. Pleobastus, Shibojanus, Tsuboi się nazywają. Takie krzaczaste formy, wysokości gdzieś 60-70 cm. Też zauważyłem, że już zaczynają się rozrastać. A tutaj w środku między innymi jest egzemplarz. I po kolei tutaj sobie tą swoją przestrzeń zajmują. Docelowo planuję całe to wybrzeże, że tak je nazwę, przeznaczyć dla tych bambusów. Zaraz obok nich mamy już takie większe egzemplarze. To jest Philostachys aurocaulis. Roślina gdzieś w wysokości może do 2 metrów. Na ten moment przygotowałem im, tutaj rozwinąłem taki kabel, który je podtrzymuje, dlatego że jeszcze niezbyt grube rośliny przy opadach śniegu, czy też nawet deszczu jakiegoś ciężkiego, ulewnego, no, pokładały się w tym miejscu. Zaraz obok mam też na początku dwie rośliny, teraz się już rozrosły. To jest Philostachys. Tak, oczywiście zapomniałem nazwę, ale już wiem, Philostachys spectabilis. To jest taka forma z żółtymi łodygami, na których pojawiają się takie zielone paski charakterystyczne dla tej rośliny. I on też tutaj podjął już ekspansję na boki. Ostatniej jesieni wykopywałem kłącza, które przedostały się za siatkę i tam też wyrosły dość wysoko. Posadziłem je w inne miejsce. No, to jest chyba najwyższy z moich bambusów na ten moment. Tak oceniam, że gdzieś do 2,5 metra wzrostu wysokości na ten moment posiada. Taka roślina. Też taki ekran już widać się z niej formuje. Rośnie na tym miejscu bodajże niemal 3 lata temu był posadzony jako takie zupełnie niewielkie sadzonki. No i w oczach, w tym roku to już w oczach go przybywa. Aż troszkę dalej przy ogrodzeniu są Philostachysy, przepraszam, Fargesia robusta, odmiana Campbell. Takie dość rzadkie mi się tutaj udają. Prawdopodobnie problem polega na tym,
że rosną w półcieniu. Rosną pod taką sosną, której gałęzie tutaj światło zawierają. No i wychodzi na to, że trzeba będzie przynajmniej te gałęzie mocno podciąć, jak i nawet nie pozbyć się całego drzewa, żeby tutaj dać im pole do popisu. Także dwa egzemplarze Campbella. Tutaj widać najmłodsze przyrosty, no to już około 2 metrów. Posadzony jest 2 lata temu, z tego co pamiętam, na jesieni. A to jest jeden z grubszych takich pędów. Ładny, żywo-zielony. Nawet teraz, jak mróz. Dalej kawałek za tymi fargezjami. Jest Sasa palmata. Bardzo mi się ten bambus podoba ze względu na takie szerokie, ładne liście. Również teraz, końcem grudnia, wyróżnia się w otoczeniu, w którym zieleni to już praktycznie brakuje. I też z jednego takiego krzaczka w ciągu 2 sezonów, tak naprawdę, bo jesienią 2018 posadzony, no to już praktycznie tylko się może trochę ukorzenił. 2 pełne sezony i w każdą stronę coraz większy. Sasa palmata. Dalej przy ogrodzeniu pseudosasa japonika. Ona pierwotnie rosła w innym miejscu, ale takie było podmokłe i widać było, że bardzo, bardzo cierpiała i tak wszystko zmierzało ku smutnemu końcowi. Przesadziłem ją ostatniej wiosny albo poprzedniej jesieni w to miejsce. To jest też 2-letnia roślina. No i tutaj uzyskała tego wigoru swojego. Także też wypuszczała tutaj po prawej stronie, to są tegoroczne pędy. Mam nadzieję, że to miejsce to już będzie dla niej optymalne, jeśli tutaj w nim już pozostanie. Ma wysokości gdzieś 60-70 cm, może nawet 80, wyprostuje. Tutaj nad brzegiem stawu jest jeszcze taki niewielki bambus okrywowy, który też takie malutkie sadzonki niespodziewanie zajął tak może dobry 1 m², może trochę więcej. Nie jestem w stanie w tym momencie podać nazwy, bo nie pamiętam. Ale myślę, że zasługuje na to, żeby go również osadzić w innych miejscach pod większymi roślinami. Jako taką roślinę okrywową. Może pod innymi bambusami również. No taka kępka. Idąc dalej, napotykamy kolejną kępę filostachysów petabilis. To są rośliny, które pochodzą z tego pierwotnego miejsca, które oglądaliśmy wcześniej. Posadzone tutaj nad takim małym oczkiem wodnym. Też się bardzo pokładały i ostatnio wykonałem dla nich takie ogrodzenie ze sznurka i palików z gałęzi. Tutaj mamy 3 rośliny, które 2 się już tak ładnie rozrosły, jedna tak około 2 metrów. Ta z prawej tylko taka najmniejsza, no ale może w przyszłym sezonie coś pokażę. Tak się prezentują. Filostachysy spectabilis. Jeszcze kilka roślin w zakątku egzotycznym w jego otoczeniu. Tutaj największa z fargezji, Fargezia nitida vulcano, posadzona w ubiegłym roku jesienią. Ładnie w tym roku sobie tutaj podrosła. Osiąga gdzieś wysokość 1,20 m, 1,30 m na ten moment. Idziemy troszkę dalej. A to jest Fargezia robusta z jednego z marketów. Też posadzona wiosną tego roku w tym miejscu. Również wysokość gdzieś 80 cm na ten moment. No i ładnie wyglądała w sezonie. Miejsce jej się spodobało.
Pomijam kilka mniejszych tutaj roślin. A tutaj też posadziłem odrost tego nadstawem tej formy takiej zupełnie okrywowej bambusa, która sobie też ładnie w tym miejscu poradziła. Bambus po przejściach. Filostachys vivax. Powinien ładnie rosnąć, już przyjechał większy niż jest obecnie. Ale pech chciał, że został podgryziony przez nornicę prawdopodobnie. Ja już się tak naprawdę z nim pożegnałem. Wydawało się, że już jego historia się skończyła. Ale na szczęście w tym roku wypuścił te pęty, które są widoczne. No i liczę na to, że w przyszłym roku pokażę te pęty. Filostachys vivax. Kawelątek dalej jest inna forma vivaxa. To jest odmiana Huangbenzu. On się charakteryzuje tym, że ma już częściowo też zielone łodygi. Na przemian takie. A z jednej, a z drugiej strony takie żółte paski na nich są. Filostachys vivax Huangbenzu. I on w tym miejscu jest od ubiegłego roku. Na ten moment może to 1,80 m, 1,90 m. Gdyby go wyprostować, te łodygi są wysokie. Na razie niespecjalnie grube, takie powiedzmy pół centymetra, na drugie może niecały centymetr. Ładnie się prezentuje w słoneczku. I obok jeszcze trzy rośliny z tego samego gatunku. Jest to Filostachys bizeti. Bardzo ładnie rośnie, posadzone jesienią ubiegłego roku, o ile dobrze pamiętam. I trzy takie osobniki w jednym miejscu. W planie chciałem, żeby uformowały tutaj taką ścianę i osłoniły tutaj ogrodzenie. Również widać gęste liście, gęstsze w porównaniu do innych bambusów. Ładnie też pod słońce. Zaczyna się też rozprzestrzeniać. Tutaj pod ziemią musi być kłącze, tego, że co kilka centymetrów, co 10, co 15 wyrastają nowe pędy. Filostachys bizeti. W wysokości może do 2 metrów ten egzemplarz. Jedna taka odmiana bambusa, gatunek bambusa, dość ciekawy moim zdaniem i nie do końca znany u nas. Nazywa się Semiarundinaria fastuosa. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. To jest bambus posadzony w ubiegłym roku. On prawdopodobnie nie będzie miał jakichś grubszych łodyg, ale imponuje wzrostem. No do 2 metrów od ubiegłej jesieni. Taka ciemna zieleń, zdrowa i elegancko sobie poczynał w tym miejscu. Semiarundinaria fastuosa. Także to też ciekawa odmiana. Chyba mogę polecić. W takim miejscu półcienistym sobie rośnie, przy niedaleko ściany budynku, który zasłania przynajmniej przed południem słońce. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o bambusy, które już jakiś czas u mnie rosną. No, w bambusowym założonym przeze mnie zakątku jest więcej odmian innych, ale tam jeszcze nie ma się specjalnie czym pochwalić. Ukorzeniają się. Także dziękuję uprzejmie i życzę wszystkim udanego przyszłego tygodnia, który będzie już końcem roku jednocześnie dla nas. No i życzę udanego przyszłego roku, żebyśmy się nie pochorowali, żeby w ogrodach i w życiu wszystko powiodło tak, jakbyśmy chcieli. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć, cześć.